Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Tak, tak, dawno mnie nie było. Witam Was serdecznie ponownie. Miałam taki krótki urlop, słuchajcie, no a teraz wracam z powrotem na mój kanał. Serdecznie Was na wszystkie odcinki zapraszam. Kto jeszcze nie zasubskrybował i nie został tu na dłużej, to serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszy odcinek pomyślałam sobie, że najwyższa pora jest teraz na takie perfumy zimowe, zbliża się zima, są już bardzo mroźne poranki i wieczory. Słuchajcie, potrzebujemy dodatkowego takiego bodźca, żeby rano się obudzić i mile spędzić we własnym towarzystwie czas, czyli mieć taki otulający szal. Także zostańcie ze mną, przedstawię Wam moje propozycje na zimowe dni. Dzisiejszy odcinek będzie o zimowych zapachach. Nie zabraknie tu takich zapachów, które ja Wam już wcześniej proponowałam, które są ze mną właśnie na takie zimowe wieczory, które jakby dają mi takiego kopa energetycznego i po prostu świetnie się czuję w ich towarzystwie, a jednocześnie są to takie perfumy z ogonem, słuchajcie, które przyciągają atencję i takim zapachem jest mój niezapomniany, słuchajcie, Gucci Premier. Koreczek. Gucci Premier z 2012 roku, taki pełen splendoru właśnie zapach, przepiękny, słodki, otulający, bardzo bym powiedziała barokowy, taki, który inspirowany był czerwonym dywanem i właśnie tutaj taką kulturą i otoczką festiwalu Cannes filmowego z kwiatem pomarańczy, z bergamotką, słuchajcie, z bardzo takimi fajnymi białymi kwiatami, troszeczkę taki skórzany i drzewny, wykończony tutaj też piżmem. To jest taki zadziwiający, słuchajcie, zapach, taki bez którego moim zdaniem żyć się nie da, bo on jest przepiękny, niezapomniany i na pewno daje się poczuć w każdym otoczeniu i każdy Wam powie, czym pachniecie, bo jest bardzo niesamowity. On mi przypomina mi taki elegancką suknię albo taką designerską, piękną, złotą, zwracającą uwagę suknię albo szal, który zostaje z nami naprawdę na cały dzień i zwraca też tutaj uwagę otoczenia, bo jest on właśnie takim zapachem bardzo, bardzo niezapomnianym. Tak jak wspomniałam wcześniej, barokowym, z pięknymi jakby złoconymi dekoracjami, więc jest to taki niezapomniany akcesorium dla nas na ten cały dzień. Z takim zapachem, będąc tu właśnie w temacie takim barokowym, pełnym splendoru, cudowności, pięknej sukni, to przedstawiam Wam tu perfumy. To jest akurat body oil, propozycja bardzo, bardzo stara, z 1999 roku, mianowicie, która nieodzownie kojarzy mi się przy każdej tutaj recenzji tego zapachu, z Charlie Theron, z tą przepiękną suknią i z tym dekoltem, a mianowicie J'adore. Przepiękna, przepiękna, ponadczasowa odsłona, piękna, pełna splendoru, bogactwa. Też mi kojarzy się z czerwonym dywanem, kojarzy mi się właśnie z takim otulającym, bogatym szalem bądź piękną suknią, która wprawia nas w taki euforyczny nastrój. Główne nuty to tu są, słuchajcie, doskonale pewnie wiecie, brzoskwinia, melon, też pomarańcz, taka piękna tuberoza z frezją, z waniliową nutą i piżmową. To są bardzo niezapomniane, słuchajcie, perfumy. One mi trochę przypominają przedstawiony już wcześniej Premier tu Gucci'ego. Te zapachy można jakby ze sobą połączyć, czy nawet bym powiedziała używać pewnych rzeczy wspólnie, czy na przykład body oil z perfumami. One są bardzo niesamowite. Ja powiem Wam, czym więcej wracam właśnie do nich, jeśli chodzi jakby
o nową recenzję, o nowe jakieś oszacowanie tych, nowe oszacowanie tych perfum, to powiem Wam, że coraz bardziej je lubię. Myślę, że czasem trzeba do nich dojrzeć, chętnie do nich z powrotem jakby tu sięgnęłam i na pewno niedługo zawita tutaj pełna butelka, nie tylko body oil, ale właśnie perfum. To jest niesamowity zapach, niesamowity, słuchajcie, bardzo kobiecy, bardzo seksualny, seksowny, a jednocześnie właśnie taki ciepło tulający, gdzieś tam sprawiający nas właśnie w taką euforię i dający świetne samopoczucie, także na pewno ze mną się zgodzicie. Kto ma, koniecznie dajcie znać, jak Wy odczuwacie ten zapach. W inspiracjach zimowych zabraknąć zapachów Flower Bomb Victoria N. Rolfa. Ja mam wersję Bloom, jak wiecie, troszeczkę delikatniejszą, ale ja zamierzam właśnie nabyć też niedługo, nie za długo Flower Bomb, słuchajcie, z tej takiej najmocniejszej odsłony. Te perfumy, oprócz tego, że są bardzo seksualne, sensualne, bym powiedziała, ale właśnie pewne takiego sex appealu, są niezastąpioną propozycją tutaj na zimowe dni, kiedy chcemy być taką sex bomb, chcemy po prostu mieć coś wspaniałego, takiego z ogonem, perfumy, które są niezapomniane. Słuchajcie, one są z 2005, też dość stare, z takimi nutami frezji, jaśminu, róży, ale też pięknym takim zielonym, rześkim, akornym, gdzieś tam schowanym wanilią i piżmem. Ja Wam powiem, że dla mnie to są kultowe perfumy. Ja wiem, że dla niektórych są to perfumy Chanel, czy Number 5, czy nawet J'adore. Dla mnie to są kultowe perfumy. Ja nie mogę nie mieć ich w swojej odsłonie, jakby w swojej nowej tutaj szafie kosmetycznej, bo one są bardzo, bardzo niesamowite. One zawsze wprawiają mnie w taki super elegancki jakby dzień, a przy okazji czuję się wyśmienicie, bardzo kobieco, bardzo elegancko, ale przy tym właśnie z takim seksapilem. Chyba zgodzicie się ze mną, że to jest jedne z najbardziej takich rozpoznawalnych, kultowych zapachów, bez którego życie byłoby nudne. Już przy takich ciepłych, właśnie zimowych zapachach, moje ostatnie oczarowanie Amber Musk w wersji Erin. Powiedziałyście mi, że jest też dostępna ta kolekcja cała Erin, czyli wnuczki Estee Lauder, pani Erin w Polsce. Ja polecam wyśmienitą edycję Amber Musk, która jest bardzo ciepła, jest tu takie właśnie dojrzałe ujęcie piżma i właśnie bursztynowa, taka szampańska wersja z wodą tutaj, z takim rozcieńczoną wodą kokosową, bo tej kokosowej wody ja jej nie czuję za bardzo i dobrze, bo chciałabym, żeby te perfumy zimowe były właśnie takie bardziej mocno piżmowe, mocno skoncentrowane i ciepłe, i one takie same jak taki otulający blanket, taki otulający koc, kiedy czujemy się wyśmienicie, gdzieś tam jest czekolada obok do picia z żelkami marshmallow, no i gdzieś tam jesteśmy w miłym towarzystwie, czy za chwilę szykujemy się na jakąś imprezę, czy taki wieczór, czy nawet spacer. To jest taki zapach właśnie niesamowity, bardzo otulający, bardzo bym powiedziała taki późno-jesienno-zimowy. Wiem, że moje takie klientki właśnie z Dalekiego Wschodu, one bardzo lubią ten zapach. I ja powiem Wam, on ma coś takiego, że bardzo przyciąga. Czasem odczuwam go, że jest trochę za słodki, ale generalnie jest przepięknym, kobiecym, ekstra otulającym, takim właśnie ciepłym, nieodzownym zapachem na takie wieczory, zimowe wieczory i nie tylko wieczory, ale w ogóle na cały dzień. Także Wam propozycją, którą Wam dzisiaj przyniosłam. Ja mam tą wersję taką, tej pięknej szpilki właśnie, takiej brokatowej, czyli Carolina Herrera z perfumami Good Girl. To jest wersja z 2006, słuchajcie, z takim kawowym akordem, bo jest tam też bubtonka, jest tuberoza, jaśmin, słuchajcie, kwiat pomarańczy, no i nieodzowny jaśmin sambak, ten taki właśnie upajający, mega, mega kobiecy. To jest bardzo mocny zapach. Ja Wam powiem, że ja go bardzo lubię właśnie na takie
sobie tu przypomnę go, na, bo on jest taki ostry z pazurem właśnie na takie bardzo, bardzo zimne poranki i wieczory. Jest to zapach też bardzo sexy, taki dający właśnie sex appeal i poczucie takiej pewności siebie. Ale jest to ostrzejszy już zapach, trochę przypomina mi jakby gdzieś tam tą nową wersję Opium Extreme, słuchajcie, także też go polecam, a jest to zapach bardzo mocny, mocno skoncentrowany i tak jak powiedziałam z pazurem, taki trochę gdzieś drzewno-orientalny, gdzieś mi się przez te kawowe takie nuty przewija. Bardzo ładny, pełen takiej kunsztowności, właśnie kobiecości i takiego ciepełka emanującego. Także też Wam gorąco polecam właśnie tą wersję, bo jest wspaniała na takie zimowe, deszczowe, nie tylko wieczory, ale w ogóle. To tyle dzisiaj, kochani, w mojej odsłonie. Jestem ciekawa Waszych zapachów. Ja mogłabym tu przynieść jeszcze dwa czy trzy inne, jak Gabrielle tutaj, Coco Chanel. Też uważam, że to jest taki zapach. Też myślałam tu o Oscarze de la Renta, ale nie chciałam Was zanudzać zbyt dużą ilością perfum i ja uważam, że to są takie, które stoją na mojej toaletce i które będę używać właśnie w te zimowe dni, żeby poczuć się lepiej i które są jakby ekwiwalentem dla mnie na taką porę roku. Jestem ciekawa Waszych propozycji. Serdecznie Was zapraszam do zostawiania komentarzy pod filmem i słuchajcie, bardzo je lubię się czytać i też Wam dawać moje inspiracje i moje odpowiedzi. I oczywiście zachęcam Was, kochani, bardzo serdecznie do subskrypcji. Jeżeli lubicie mój kanał, lubicie mnie, jesteście ze mną długo, nie zapomnijcie zasubskrybować i być w tej mojej community. No i oczywiście zapraszam też do lajkowania i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!